Czy masz świadomość? Zbiorową świadomość kontroluje nie ten, kto szarym masą stawia barykady, ale ten, kto wybitną, wybitnym jednostkom podstawia szachownicę. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny podcast w ramach serii Czy masz świadomość? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Leszek Sykulski, doktor nauk o polityce w specjalności Geopolityka, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Dzień dobry, Panie Leszku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ten cytat, który, którym zacząłem dzisiejszą rozmowę, dzisiejszy podcast, pochodzi z książki 46 sekund Xabiery messing tak autor taki autor widnieje na okładce Panie Leszku pierwsze pytanie może z grubej rury czy prezydent Rzeczpospolitej Polskiej minister obrony narodowej szefowie agencji wywiadu czy bezpieczeństwa czy biura bezpieczeństwa narodowego przeczytali tą książkę co panu podpowiada intuicja Intuicja podpowiada mi że Oficerowie Agencji Wywiadu niewątpliwie przeczytali tę książkę. Myślę, że także funkcjonariusze innych polskich tajnych służb z tą książką zapoznali się, ponieważ autor nie jest postacią anonimową. Zresztą tutaj nie jest żadną wielką, wielką tajemnicą pod jakim nazwiskiem wcześniej występował. Była to, jest to osoba, która była związana z tutaj z pododdziałami antyterrorystycznymi policji. Później pracował w branży bezpieczeństwa, odpowiadał między innymi za ochronę Aleksandra Gudzowatego, nieżyjącego już, no można powiedzieć, jednego z potentatów na rynku gazu w Polsce, prezesa Bardimpeksu, także w Bardimpeksie właśnie był szefem, szefem ochrony. Później uczestniczył w bardzo wielu szkoleniach na całym świecie, Szkolił, opracowywał plany szkolenia różnych jednostek specjalnych. Między innymi pracował dla, tutaj dla, departament, dla Departamentu, chociażby dla jednego z Departamentów Stanów Zjednoczonych, czy też brał udział w szkoleniach. W Rosji czy, czy, czy na Białorusi, no, szeroko można powiedzieć od Rosji aż po Stany Zjednoczone, czy od Stanów Zjednoczonych aż po Rosję, jest osobą absolutnie znaną, znaną i, i w wielu krajach szanowaną, jeśli chodzi o branżę, branżę bezpieczeństwa. Także myślę, że o tyle, o ile myślę, że sam prezydent. Nie czytał tej powieści, to myślę, że otoczenie, czy ktoś z otoczenia prezydenta, czy na pewno w ramach obowiązków służbowych, że tak to określę, oficerowie, funkcjonariusze, czy to Agencji Wywiadu, którą pan wymienił, czy, czy innych służb, takich jak Służba Wywiadu Wojskowego, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, myślę, że, że tę książkę przeczytali. Hmm. A ten cytat, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, to co on oznacza w kontekście naszej aktualnej sytuacji geopolitycznej, naszej, w sensie naszego państwa Polski i nas, obywateli? A myślę, że ten cytat jest takim lapidarnym wezwaniem do rozwoju polskiej kultury strategicznej. Myślę, że autor, który bardzo często, chociażby w mediach społecznościowych, Gorzko ocenia poziom myślenia polskich elit politycznych, polskich elit decyzyjnych o naszym otoczeniu, o naszym bezpieczeństwie. Wzywa, aby nie tworzyć sztucznych blokad, nie tworzyć sztucznych barykad, czy też szklanych sufitów właśnie y, społeczeństwu, ale aby podstawiać szachownicę jednostkom wybijającym się, aby dawać im możliwość rozwoju y, chociażby myślenia strategicznego w różnych kierunkach, y, w różnych wektorach strategicznych. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj myślę, że taka jest intencja autora Xaviera Messinga, że w współczesnej Polsce mamy do czynienia z dyktaturą politycznej poprawności, bardzo często mającą postać autocenzury. Myślę przede wszystkim tutaj o środowisku akademickim, ale także o środowisku eksperckim, związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Widzimy dzisiaj, że tak naprawdę jakakolwiek myśl niezależna, myśl strategiczna, która próbuje podejmować się diagnozy i prognozy sytuacji międzynarodowej w taki sposób, że wychodzi poza te utarte ramy. Wychodzi poza, powiedzielibyśmy, no te kolejne myślenia o, o końcu historii, o wiecznym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, o wiecznym bezpieczeństwie państwa polskiego, o tym, że Polska po roku 1999 i po roku 2004, czyli kolejno po wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do Unii Europejskiej, do wspólnoty europejskiej wtedy, tak naprawdę zagwarantowała sobie powszechne czasy bezpieczeństwo. I takie, taka postawa jest traktowana, bardzo często wrogo, jest bardzo często napiętnowana właśnie w środowiskach akademickich, zwłaszcza mówię o państwowych uniwersytetach. Mówi się bardzo często, i tutaj bardzo często tacy mainstreamowi byśmy powiedzieli, że tak użyję tego anglicyzmu, czy po prostu głównonurtowi publicyści, zwłaszcza związani z mediami publicznymi, bardzo często starają się utrącić jakąkolwiek debatę, która pokazywałaby, czy też sygnalizowałaby pewne problemy, które przeżywa dzisiaj na przykład Sojusz Północnoatlantycki. Pokazywałaby, że dzisiaj istnieje szereg dylematów bezpieczeństwa, takich jak na przykład ten, w jaki sposób państwa Unii Europejskiej, państwa NATO powinny zachować się w razie konfliktu amerykańsko-chińskiego, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj rzeczywiście widzimy, że ta debata o sprawach międzynarodowych, o polskiej polityce zagranicznej, o polskiej polityce bezpieczeństwa jest tak naprawdę monotematyczna. Nie można w mediach publicznych w żaden sposób kwestionować ani funkcjonowania telewizji Bielsat, ani polskiej polityki wschodniej, ani naszego stosunku jako państwa do prezydenta Aleksandra Łukaszenki, już nie mówiąc o Władimirze Putinie i a mówienie jakichkolwiek czy próba mówienia jakiejkolwiek normalizacji relacji z Federacją Rosyjską, z Republiką Białoruś, no na tutaj oczywiście trafia na, na absolutny mur, mur takiego właśnie, rozbija się o ten mur politycznej poprawności. Myślę, że dzisiaj w tych czasach, w czasach transformacji, transformacji potęgi międzynarodowej, mówimy tutaj o tranzycji potęgi międzynarodowej, mówimy o tworzeniu się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, Polsce potrzeba rozwijania myślenia strategicznego, tworzenia różnych scenariuszy, różnych alternatyw, tak aby właśnie tym jednostkom, które są zdolne do myślenia samodzielnego, podstawiać szachownicę, a nie tworzyć przed nimi właśnie barykady czy szklane sufity. Ponieważ, zresztą to bardzo dobrze oddaje na łamach swojej powieści Messing, Tworzenie takiej atmosfery szpiegomanii, że widzimy wszędzie tak naprawdę agentów przeważnie jednego państwa i to nie jest jakaś wielka tajemnica, szkodzi tak naprawdę, szkodzi bezpieczeństwu państwa polskiego, ponieważ w tej atmosferze szpiegomanii prawdziwych agentów nie widać, prawdziwych. Prawdziwych szpiegów nie widzimy, a widzimy wszędzie, a podważamy tak naprawdę zaufanie społeczne yy, społeczeństwa, ludzi, ludzi do, wobec siebie samych i wobec, wobec instytucji państwa. I to jest niebezpieczne. Dlatego tutaj w taki sposób czytam przesłanie Ksawierana Messinga, że należy dzisiaj przede wszystkim rozszerzać horyzonty intelektualne Polaków, należy wracać do myślenia strategicznego. Tutaj niewątpliwie między wierszami można zrozumieć to, że przez całe dziesięciolecia w Polsce studia strategiczne nie istniały, ponieważ doskonale wiemy, że po roku 45, a właściwie po 39, już można powiedzieć tak, nieco uogólniając, Polscy Stratedzy, polscy decydenci nie byli dopuszczani do studiów strategicznych, no zwłaszcza w okresie PRL-u. Doskonale wiemy, że polscy generałowie, pułkownicy wysyłani na studia do Moskwy. Czy do innych miast Związku Sowieckiego, nie byli dopuszczani do poziomu studiów strategicznych, do poziomu geostrategii, byli ograniczani do poziomu studiów operacyjnych i to był, i to był ten pułap nieprzekraczalny. W związku z tym, po 1989 roku, no rzeczywiście mieliśmy bardzo duży problem, i mamy po dziś dzień zresztą pokutuje to, właśnie w takim szerokim myśleniu, w rozwijaniu szerokich horyzontów, patrzeniu na rzeczywistość w sposób wielowymiarowy, wielkoprzestrzenny, długookresowy, procesualny, a nie tylko na pojedyncze wydarzenia i na okres od wyborów do wyborów. I rzeczywiście z tym, z tym w Polsce mamy, 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 mamy bardzo duży problem i to oczywiście pokutuje. To nie jest tylko i wyłącznie spuścizna dziedzictwo PRL-u. Nie możemy tutaj wszystkiego złożyć na karp historii powojennej. Trzy dekady III Rzeczpospolitej pokazały, że w wielu aspektach życia społecznego, gospodarczego jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo wiele. No pytanie, dlaczego nie na poziomie właśnie studiów strategicznych? Dlaczego polscy decydenci tak Łatwo uwierzyli w te proroctwa Francisa Fukuyamy z końca lat 80. i początku lat 90., o końcu historii, o tym, uwierzyli w tę wizję, że wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, wraz ze zwycięstwem Stanów Zjednoczonych w tej zimnej wojnie, wraz z dezintegracją Związku Sowieckiego, wszystkie państwa świata na zasadzie konwergencji, czyli dostosowywania się takiego, będą powielały zachodni model, ten właśnie personifikowany w postaci Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ustrój, jeśli chodzi o pewne normy obyczajowe, jeśli chodzi o pewne normy społeczne. Czyli krótko mówiąc, ten model demokracji liberalnej i kapitalizmu, których uosobieniem właśnie są Stany Zjednoczone, miał być takim właśnie wzorcem Sever, i wszystkie pozostałe państwa świata miały do tego wzorca się dostosować i miał nastąpić okres pokoju, prosperity, końca wojen i tak dalej. Polscy politycy to uwierzyli, tym bardziej, że tutaj sprzyjała sprzyjała strategia polityki bezpieczeństwa i, i polityki zagranicznej, która była nakierowana na członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, o czym już wspomniałem. No i okazało się, że wraz z, przy, z przystąpieniem do, do tych struktur międzynarodowych, no tak naprawdę nie wiedziano dalej co robić, ponieważ no a, a wiemy, że dynamika stosunków międzynarodowych jest jaka jest. No i okazało się, że dzisiaj Polska nie ma adekwatnej strategii bezpieczeństwa narodowego, a te strategie, które powstało, powstały w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie, no Absolutnie nie korespondują z sytuacją, z sytuacją międzynarodową. No, wystarczy tylko wspomnieć chociażby taki dokument, już nawet nie strategię, ale dokument, doktry, dokument strategiczny pod tytułem Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2013, w którym wziął wielki, w jego opracowaniu wziął udział wielki zespół, ponad 200, około 200 autorów. Opublikowano grubą książkę, która tak naprawdę kilka miesięcy później się zdezaktualizowała, ponieważ w tej książce czytaliśmy, w tej Białej Księdze Bezpieczeństwa Narodowego, czytaliśmy, że w naszej części Europy nie grozi nam żaden większy konflikt zbrojny. Kilka miesięcy później. Wojska Federacji Rosyjskiej anektowały Półwysep Krymski i rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy wojna faktycznie rosyjsko-ukraińska, bez wypowiedzenia wojny. I cały ten misterny plan, cała ta misterna wizja końca historii i bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej, no tutaj niestety upadła. Mhm. Czy ja wnioskuję z Pana wypowiedzi, że autor ma taką, przy pisaniu tej książki miał na pewno taką intencję edukacyjną intencję niesienia kaganku oświaty do różnych środowisk w Polsce, a nie tylko intencje, nie wiem, dobrej zabawy, przeczytania dobrego, dobrej książki szpiegowskiej? No nie, no, to na pewno nie jest książka szpiegowska. To może od tego zacznijmy. Myślę, że tutaj intencje autora znam na tyle dobrze, spędziłem. Sp Trochę czasu rozmawiając z autorem, jeszcze przed ukazaniem się tej książki, także już później po, po, po ukazaniu się, już, także, także osobiście rozmawiałem z autorem i, i wiem, że tym co, to, co, tym, co kierowało, co było pobudką, głównymi pobudkami, intencjami autora, to przede wszystkim ten walor edukacyjny. To nie jest książka napisana z myślą o stworzeniu dobrej beletrystyki. Myślę, że wśród miłośników thrillerów szpiegowskich ta książka może wywołać pewien niedosyt, a nawet rozczarowanie. Jeżeli ktoś fascynuje się czy twórczością Ayana Fleminga, czy Johna Le Carre, czy Frederica Forsyta, czy jeśli chodzi o polskie, tutaj polski rynek wydawniczy książkami, powieściami szpiegowskimi Wincenta Sewerskiego, to myślę, że trafiając na książkę Xaviera Messinga, na tę jego powieść 46 sekund, na jego debiut właśnie powieści opisarskiej, może poczuć się rozczarowany. Zarówno pod kątem literackim, ponieważ nie jest to styl mocno wyrobiony, jak i samą fabułą, ponieważ tutaj nie mamy fascynujących pościgów samochodowych, nie mamy złożonych historii miłosnych gdzieś w tle i tak dalej, i tak dalej. natomiast mamy bardzo często fragmenty, które przypominają wprost instrukcje tworzone przez dla, przez i dla oficerów służb specjalnych. I to jest to, co to, to niewątpliwie odróżnia twórczość takich, no właśnie, takich powieściopisarzy jak no wspomniany przeze mnie Wincent Sewerski, Włodzimierz Sokołowski czy od właśnie Xaviera Xavier Messinga. Tutaj ta książka ma przede wszystkim, intencją autora było stworzenie powieści, która będzie miała, będzie miała walor edukacyjny, będzie swego rodzaju. Lekturą inspirującą do, do refleksji, do głębokiej refleksji nad naszym bezpieczeństwem. W książce pojawia się termin operacja na otwartych zbiorowych umysłach. Co się za tym terminem kryje? No, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że współcześnie w dobie cywilizacji informacyjnej, mówię tutaj oczywiście o tym poziomie rozwoju technologicznego. Kluczowym elementem prowadzenia jakiejkolwiek polityki jest oddziaływanie na świadomość społeczną. Oczywiście możemy wspomnieć o wybitnych dziełach starożytnych twórców, takich jak Sun Tzu, czy też Sundzy, czytając z chińskiego, Sztuka wojny, czy Arta Siastra. Kautili, czy już w, powiedzmy w średniowieczu, także wielu, wielu, i w czasach nowożytnych wielu innych wybitnych strategów tworzących, takich jak cesarz Maurycjusz, jego strategikon, czy oczywiście Niccolò Machiavelli, książę. I tam wszędzie w tych wybitnych dziełach strategicznych. Oddziaływanie na świadomość, na umysł przeciwnika był podkreślany. To było traktowane bardzo, bardzo poważnie. Natomiast dopiero pojawienie się narzędzi informacyjnych związanych z technologiami informatycznymi, z tą rewolucją informatyczną, która cały czas odbywa się na naszych oczach, pozwoliło na uzyskanie takiego stopnia, Takiej możliwości oddziaływania, która jest w stanie zastąpić klasyczne działania zbrojne. Która jest w stanie dzisiaj zastąpić klasyczne działania zbrojne, i dlatego współcześnie patrząc na jakikolwiek konflikt, czy to będzie konflikt czysto polityczny, czy to będzie konflikt polityczno-militarny, rozszerzony o tę kwestię wojskową, czy to będzie konflikt gospodarczy, absolutnie nie możemy bagatelizować roli czynnika. Psychologiczno-informacyjnego, ponieważ współcześnie to, co nazywamy noosferą, jest bardzo często o wiele bardziej istotne niż klasyczna przestrzeń fizyczno-geograficzna. To, co nazywam noosferą w literaturze przedmiotów w teorii walki informacyjnej jest niczym innym jak właśnie sferą mentalną. Noosfera przez dwa o z języka greckiego właśnie pochodzi od greckiego słowa noos, czyli rozum, umysł. Jest to ta sfera, na którą można oddziaływać klasycznie, no, za pomocą, można powiedzieć, poczty pantoflowej, za pomocą przemówień, spotkań oko w oko. Ale także za pomocą oczywiście metod pośrednich, za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych, za pomocą internetu, za pomocą mediów społecznościowych, ale także klasycznych oczywiście mediów, takich jak radio, telewizja czy prasa, oddziaływanie na noosferę, na sferę mentalną, na zbiorowy umysł jest absolutnie kluczowym elementem każdej operacji prowadzonej dzisiaj przez służby. Specjalne w, na poziomie strategicznym. Na poziomie strategicznym. Ten czynnik psychologiczny jest dzisiaj o wiele ważniejszy niż karabiny. Psychologia znaczy dzisiaj znacznie więcej niż karabiny. Internet znaczy znacznie więcej niż dywizje, dywizje czołgów. Jeden sprawny haker potrafi zadać więcej szkód, więcej, tutaj powiedziałbym, no takich ran, w cudzysłowie ran, dane państwu przeciwnemu niż niejednokrotnie cała brygada pancerna. W związku z tym dziś rozpatrując wszelkiego rodzaju właśnie konflikty, musimy zdać sobie sprawę, że psychologia nie jest dopełnieniem do prowadzenia konfliktów, tak jak była w czasach wojen napoleońskich, gdzie oddziaływała na morale żołnierzy. Dzisiaj psychologia oddziałuje na Masy społeczne na ludność cywilną, ponieważ to ludność cywilna w dobie walki informacyjnej jest, można powiedzieć, takim podstawowym, podstawową substancją, w której toczy się, o, o, o której oczywiście umysły toczy się, toczy się walka, ale także każdy dzisiaj przeciętny nawet człowiek posiadający dostęp do internetu, posiadający komputer, laptop, tablet czy smartfon. Z dostępem do internetu jest potencjalnym żołnierzem wojny informacyjnej. I dlatego ta wielka rewolucja, która już w, w te, w, w, powiedzielibyśmy w teorii, wojskowej rozpoczęła się w latach 60 kiedy pojawiła się koncepcja wojen buntowniczych, gdzie to właśnie ludność cywilna stała się głównym podmiotem prowadzenia, prowadzenia walki, a psychologia głównym narzędziem tak naprawdę dzisiaj z, ziściła się na naszych oczach. No, aneksja Krymu w lutym 2014 roku praktycznie bez ani jednego wystrzału odbyła się no, według klasycznych prawideł walki informacyjnej. Zatem i jest to bardzo dobry przykład tego, co Xavier Messing nazywa operacją na otwartych, zbiorowych umysłach. No bo przecież to pojawienie się zielonych ludzików, tak zwanych zielonych ludzików, czy uprzejmych ludzi, jak często w runecie, w rosyjskojęzycznym internecie byli określani, no przecież musiało mieć swoje podglebie, musiało mieć swoje fundamenty. To nie jest tak, że około 20 tysięcy żołnierzy i marynarzy ukraińskich uzbrojonych po zęby. Także, także oczywiście w sprzęt posiadający, sprzętem ciężkim. Od tak po prostu oddało kilkuset ludziom bez oznak rozpoznawczych cały półwysep. No to, to byłoby niemożliwe, gdyby nie doszło do operacji na otwartym zbiorowym umyśle społeczeństwa Ukrainy, a mianowicie mam tu na myśli oczywiście walkę informacyjną i operacje psychologiczno-informacyjne prowadzone przez rosyjskie służby specjalne, których Celem była zmiana świadomości społeczeństwa ukraińskiego, w tym sektorowo, konkretnych grup społecznych, takich jak Właśnie część sił zbrojnych Ukrainy w taki sposób, aby osłabić wolę walki, aby doprowadzić do demoralizacji, aby podważyć zaufanie wobec władz centralnych, aby dokonywać częściowej, aby kontynuować rusyfikację prowadzoną jeszcze z czasów czcarskich, oczywiście na wschodniej Ukrainie, itd. Tak Zatem odpowiadając na Pańskie pytanie w bardzo krótki sposób, operacje na otwartych, zbiorowych umysłach to nic innego jak operacje psychologiczno-informacyjne, które są dzisiaj absolutną częścią działań prowadzonych przez, przez tajne służby, czy też przez służby specjalne, jak to woli, mającym na celu realizować politykę danego państwa. Mhm. Wspomniał już Pan trochę o tym, ale jeszcze zadam to pytanie jako oddzielne. Co jest zasadniczym celem działań psychologicznych? Zasadniczym celem działań psychologicznych jest zmiana świadomości wrogiego społeczeństwa. Chodzi o to, aby wrogie społeczeństwo przyjęło cudze. Cele, cele w tym przypadku infoagresora jako swoje, ale nie w sposób wymuszony, nie w sposób narzucony. Doskonale wiemy, że z niewolnika nie ma pracownika mówi słynne pożekadło, słynne powiedzenie I rzeczywiście, doskonale wiemy, że polityka wymuszania określonych zachowań czy to na arenie międzynarodowej, czy w, czy w skali mikro, jest o wiele mniej efektywna niż sytuacja, w której dany człowiek, czy też dana, no, dana jednostka, czy dane społeczeństwo przyjmie jakieś określone cele jako własne, będzie się z nimi identyfikować, będzie miała do nich stosunek emocjonalny, ale pozytywnie emocjonalny, wtedy ma to o wiele większe znaczenie. Zatem chodzi o to, aby wpłynąć na sferę refleksji danego społeczeństwa, aby dokonało ono zmiany swojego, swojego myślenia. I oczywiście w wielu przypadkach tego typu działania są uzasadnione, mają swoje naturalne podglebie kulturowe, językowe jest łatwo taką operację inspiracyjną przeprowadzić i niewątpliwie przykład Ukrainy, Kulturowo, historycznie, językowo, religijnie zbliżonej do Rosji jest o wiele łatwiej przeprowadzić. No ale pytanie oczywiście, co w sytuacji, w której infoagresor ma do czynienia z, ze środowiskiem wrogim, ze środowiskiem, które jest odmienne cywilizacyjnie, kulturowo, językowo, religijnie, pod kątem mentalnościowym. Takie, społecze takie społeczeństwa można dezintegrować. I rzeczywiście tutaj w literaturze przedmiotu bardzo często, w tym, na tym poziomie takim popularnym, przywołuje się pracę Tomasa Schumana, Wel Jurija Biezmienowa, i myślę, że warto przywołać tę postać, współpracownika KGB. Dziennikarza Rianowosti, który pracował między innymi w Indiach, później z biegu na zachód do Kanady, do Stanów Zjednoczonych. W latach 80. przeprowadził cykl wykładów w Stanach Zjednoczonych, podjął współpracę z amerykańskimi służbami specjalnymi, pokazał, że działania KGB mające na celu wykradanie tajemnic to tak naprawdę tylko część, i to, i to może powiedzielibyśmy mniejsza część, tak, tej działalności. KGB na zachodzie, a jej główną częścią jest właśnie walka informacyjna, czy też jak to określił, biezmienów dywersja ideologiczna. I tłumacz, ten, ta książka Biezmianowa zresztą ukazała się nie, całkiem niedawno, bo w zeszłym roku w 2020 w, właśnie w, w, w języku polskim tłumaczenie warto, warto tutaj polecić. I jest także są także wykłady Biezmianowa na w serwisie YouTube, także myślę, że warto, 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 tutaj polecić naszym naszym słuchaczom, czy to wpiszecie sobie Państwo jak napaść na Państwo, czy dywersja ideologiczna bez zmianów? Czy szuman i warto, warto się zapoznać z tymi wykładami? A mówiąc bardzo krótko, należy prowadzić szerokie działania informacyjno-psychologiczne, które pozwalają demoralizować wrogie społeczeństwo w taki sposób, aby oddziaływać na, na, dwie, sfery. na dwie sfery. Przede wszystkim tutaj celem działań psychologicznych jest we silna, głęboka wewnętrzna polaryzacja wrogiego społeczeństwa chodzi o to aby skłócać ze sobą starych z młodymi pracodawców z pracownikami polityków ze społeczeństwem urzędników ze społeczeństwem urzędników między sobą kobiety z mężczyznami i tak dalej i tak dalej związki zawodowe z pracodawcami chodzi o to aby mnożyć wewnętrzne konflikty aby tworzyć polaryzację aby tworzyć silną polaryzację ideologiczną aby akcentować spory, które nie mają charakteru merytorycznego, ale mają charakter emocjonalny, w taki sposób, aby oddzielić sferę racjonalną od sfery emocjonalnej. Druga kwestia to jest oczywiście, celem działań psychologicznych jest głęboka zewnętrzna izolacja wrogiego państwa. Z jednej strony silna wewnętrzna polaryzacja, z drugiej strony silna zewnętrzna izolacja chodzi o to aby tworzyć mówiąc takim prostym językiem czarny PR wobec danego państwa, aby przypisywać mu że na przykład wydarzenia historyczne pewne czyny jego przedstawicielom decydentom których nie popełnili w przeszłości dobrym przykładem tutaj na przykład jest oskarżanie Polaków o współudział w holokauście czy o wywołaniu czy o współudział w wywołaniu II wojny światowej znamy doskonale to z, z, z historii ubiegłych lat I oczywiście tych narzędzi jest bardzo wiele tych możliwości Demoralizacji społeczeństwa, podważania zaufania do władz państwowych, do symboli narodowych, szacunku wobec symboli narodowych, szacunku wobec własnego państwa, języka itd., itd. Jest bardzo, bardzo wiele. Część z nich porusza autor na łamach swojej powieści 46 sekund, i to pod tym kątem niewątpliwie jest bardzo cenne, pokazujące bardzo ciekawie mechanizmy właśnie projektowania takich działań psychologicznych. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A czy Pan obserwuje w tej przestrzeni naszej publicznej, też edukacyjnej, że obywatel, no nie wiem, młodzież, ale później już obywatel dorosły jest w stanie, oprócz lektury takich książek, o których dzisiaj rozmawiamy, wyedukować, czy, 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 czy o tym się mówi, żeby próbować diagnozować i dostrzegać wywieranie na, na, na siebie czy, tych działań psychologicznych ze strony różnych czynników. Czy my to po prostu możemy się gdzieś tego nauczyć? Ja myślę, że nie ma cudownych recept. Nie ma cudownych recept, i nie ma jakichś sprawdzonych, powiedziałbym, Wspaniałych tutaj planów, które byłyby antidotum, tak? Nie ma jakiegoś takiego właśnie cudownego antidotum na dezinformację, na obronę przed, przed tym, co jest nazywane fake newsami, itd., itd. Ja uważam, że oczywiście tutaj warto podkreślić, że autor na łamach swojej powieści krytykuje zarówno używanie pojęcia fake news, jak i dezinformacja ponieważ one w pewien sposób zaciemniają relacje między prawdą a fałszem, między kłamstwem a prawdą uważa, że to jest właśnie taka miękkie wprowadzanie, miękkie legalizowanie kłamstwa w przestrzeni w przestrzeni medialnej w każdym razie Myślę, że gdybym tutaj mógł dać jakąś rekomendację, w jaki sposób bronić się przed kłamstwem w przestrzeni publicznej, bronić się przed działaniami, przed operacjami, informacyjno-psychologicznymi, wrogich państw, ale także innych korporacji, to nie, będzie to nie będzie to refleksja pozytywna. Uważam, że na poziomie strukturalnym, na poziomie strategicznym, na poziomie państwowym, od tego są wyspecjalizowane instytucje. Przeciętny, pojedynczy człowiek nie mający większego pojęcia o specyfice, o modus operandi tajnych służb, bo one przecież są głównym są, są głównym podmiotem prowadzenia. Tych działań nie jest w stanie skutecznie się przeciwko temu bronić. Co więcej, całe państwa nieprzygotowane do nowoczesnych form prowadzenia walki mają z tym ogromny problem. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o cyberprzestrzeń, o ataki hakerskie, o terroryzm tutaj internetowy byśmy powiedzieli, natomiast o cyberterroryzm, ale chodzi także o głębokie operacje właśnie psychologiczno-informacyjne, obejmujące przecież nie tylko cyberprzestrzeń, nie tylko Web 2.0, nie tylko media. Społecznościowe, no ale także szeroko rozumiane media, sferę mentalną, połocztę pantoflową, właśnie sektorowe uderzenia informacyjne, sektorowe fale informacyjne, które, które są prowadzone. Przez obce służby specjalne. Natomiast niewątpliwie jest na szereg działań psychologiczno-informacyjnych, manipulacji, kłamstw, możemy się przygotować, możemy być w stanie zdemaskować tego typu kłamstwa, tego typu manipulacje. I tutaj myślę, że kluczowym elementem jest nie tyle nawet sama edukacja, co zdolność do krytycznego myślenia, zdolność do samodzielnego myślenia. Myślę, że ten, ten cytat, który pan, którym Pan rozpoczął, jest tutaj pewnym kluczem. Pokazanie, że Abyśmy mieli świadome społeczeństwo, jeżeli mówimy o, używamy świadomie takiego pojęcia jak społeczeństwo obywatelskie, to mamy, to musimy mieć na, na horyzoncie społeczeństwo, które jest w stanie, jest zdolne do myślenia samodzielnego i myślenia krytycznego. I, i, I to jest klucz. Oczywiście drugim elementem bardzo istotnym jest edukacja, ale ta edukacja nie może być indoktrynacją. Znaczy, to jeżeli dzisiaj mamy w przestrzeni medialnej, w przestrzeni eksperckiej wiele programów, także finansowanych przez państwo polskie, które są na Nakierowane na walkę z fake newsami, to znaczy, że te osoby, które finansują tego typu badania, kompletnie nie mają pojęcia na temat operacji psychologiczno-informacyjnych. Ponieważ gdyby jakiekolwiek pojęcie mieli, co zresztą bardzo dobrze Xavier Messing pokazuje na łamach swojej powieści, to wiedzieliby, że obrona przed kłamstwem, obrona przed operacjami, przed operacjami informacyjno-psychologicznymi, to jest obrona przez atak, to jest obrona ofensywna, natomiast tworzenie w ogóle pojęcia fake news jest zaciemnianiem relacji między prawdą a fałszem, jest wprowadzaniem do pra także prawodawstwa, właśnie takiego miękkiego pojęcia, które, które jest koniem trojańskim kłamstwa. I myślę, że, że pod tym kątem jest to, jest to bardzo istotne i ta, i ta powieść naprawdę stoi, w, no powiedziałbym, w absolutnej sprzeczności z bardzo wieloma, nawet opracowaniami naukowymi poświęconymi, poświęconymi służbom specjalnym, czy też takim, takim powiedziałbym, głosom w przestrzeni publicznej, w tym jej głównym nurcie, które widzą tylko i wyłącznie. Zagrożenie z jednego kierunku i widzą wszędzie tych przysłowiowych ruskich, ruskich agentów. Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana, a zresztą ta powieść bardzo mocno sygnalizuje zagrożenie rosyjskie i pokazuje Rosjan jako bardzo poważnych graczy graczy, z którymi się trzeba liczyć, ale niektórych nie należy się bać. Natomiast ona oczywiście otwiera także oczy, pokazuje, że nie tylko przecież Rosjanie prowadzą tego typu operacje psychologiczno-informacyjne. No, doskonale wiemy, że nie byłoby, nie byłoby zmian w byłej Jugosławii, nie byłoby Arabskiej Wiosny, gdyby nie bardzo mocne zaangażowanie między innymi amerykańskich służb specjalnych i przecież te koncepcje. Chociażby wojen sieciowych, networks zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych, m.in. tutaj Rand Corporation, bardzo wpływowy think tank, think tank amerykański, przyczynił się, przyczynił się do tego. Operacje informacyjno-psychologiczne, bardzo zaawansowane, prowadzą Francuzi i to nie tylko w Afryce. Też warto to podkreślić, o czym się w Polsce praktycznie w ogóle nie mówi. Tak, tego typu operacje psychologiczno-informacyjne, które opisuje Messing w swojej książce, bardzo na, wysokim, bardzo, na bardzo wysokim poziomie prowadzą Służby specjalne Izraela, służby specjalne Chińskiej Republiki Ludowej, zresztą przy wykorzystaniu między innymi wywiadu nielegalnego. W ogóle wywiad nielegalny Chińskiej Republiki Ludowej to osobny temat, tak naprawdę na osobną, ciekawą dyskusję. Także pod tym kątem niewątpliwie ta książka bardzo rozszerza horyzont. To jeszcze jeden fragment z książki. Nie ma znaczenia, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Znaczenie ma to, kto potrafi przekonać innych do tego, że mówi prawdę emocje nadają się do tego najlepiej. Proszę y, powiedzieć podać jakieś przykłady znane polskiej opinii publicznej, które by potwierdzały tą regułę. No myślę, że warto Sięgnąć do klasyków. Myślę, że warto sięgnąć do Gustawa Lebona, do Psychologii Tłumu. Myślę, że warto sięgnąć do Eduarda Bernaysa, jego, jego publikacji Propaganda, zresztą wydanej niedawno w języku polskim i zobaczyć, że tak naprawdę język reklamy, język marketingu. Przeniknął do języka polityki, przeniknął do, do, w ogóle do życia społecznego. A jeżeli tak, to się okazuje, że nie ma znaczenia, kto ma rację, znaczenie ma to, kto potrafi te, do, do swojej racji przekonać, do swojej wizji, do, swojej, do swojego obrazu świata przekonać innych ludzi, inne społeczeństwa, inne państwa. Jeżeli pytam mnie ja pana o takie proste przykłady, czy takie przykłady, tutaj z naszej historii to myślę, że daleko nie trzeba szukać. Myślę, że możemy sobie przypomnieć chociażby końcówkę roku 2019 i przemówienie Władimira Putina, w którym oskarżył Polskę o właśnie współudział w holokauście. Następnie oczywiście szereg ekspertów, dyżurnych ekspertów rosyjskich którzy oskarżali Polskę w mediach. W, o współudział w wywołaniu II wojny światowej. Mówiło się o polskich politykach, polskich dyplomatach jako antysemitach. Mów, przywoływano oczywiście aneksję Zaolzia, próbując zrównać politykę prowadzoną przez Józefa Becka do polityki prowadzonej przez, przez Ribbentropa i, i tutaj przez, i, i tak naprawdę stawiać znak równości między III Rzeczą a II Rzeczpospolitą, co jest absolutnie, absolutnym kłamstwem i i, i nie mają, oczywiście nie mający nic wspólnego, natomiast rezonans, który wywołały słowa polityków rosyjskich, ekspertów rosyjskich, był bardzo, bardzo wysoki. I drugi przykład, to oczywiście tak zwana, tak zwana konferencja Bliskowschodnia, czy to nazwana także antyirańską z przed dwóch lat która odbyła się w Warszawie, na której no między, oczywiście także dyplomaci amerykańscy no, zaczęli domagać zwrotu tak zwanego mienia bezpadkowego, żydowskiego mienia bezpadkowego od, od Polski. Pojawiły się bardzo liczne oskarżenia w mediach społecznościowych pod adresem państwa polskiego. Powrócił ten nieszczęsny termin w cudzysłowie tutaj cytuję oczywiście, polskie obozy śmierci, Polish death camps, w bardzo wielu wpływowych intelektualistów, czy to tych żyjących w Izraelu, czy w Stanach Zjednoczonych, zaczęło używać tego tagu właśnie w, w, między innymi na Twitterze, co było bardzo, bardzo szkodliwe. I, to, i, i ta kwestia, zarówno tej konferencji bliskowschodniej, kwestia roszczeń żydowskich, jeśli chodzi o mienie bezspadkowe, kwestia narracji rosyjskiej, która próbuje od wielu, wielu lat Zrównywać politykę II Rzeczpospolitej i III Rzeszy, jest, jest, obnażyła tak naprawdę słabo, wszystkie słabości informacyjne państwa polskiego. Okazało się, że dzisiaj Polska, że III Rzeczpospolita przez trzy dekady nie była w stanie wypracować doktryny bezpieczeństwa informacyjnego. Oczywiście istniał, nawet powstał przed wieloma laty taki projekt w biurze bezpieczeństwa narodowego, tej, takiej doktryny bezpieczeństwa informacyjnego, ale tak naprawdę nie doszło do, do jej wdrożenia, do jej przyjęcia, do jej po prostu oficjalnego ogłoszenia, wdrożenia w życie, już nie mówiąc o wdrożeniu w życie, oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o te instrumenty, Okazało się, że państwo polskie nie dysponuje dzisiaj instrumentami odpowiedzi na tego, typu, na tego typu ataki, bo oczywiście można wykupić miejsce w czołowych dziennikach świata i na miejsce oczywiście reklamowe, próbować jakieś artykuły sponsorowane, doraźnie publikować, ale pamiętajmy, że na przykład Rosjanie dysponują telewizją nadającą 24 godziny, godziny na dobę, 365 dni w roku. W języku angielskim, która, jest, no, która oddziaływuje na kilkaset milionów obywateli kilkudziesięciu państw świata, co najmniej kilkudziesięciu państw świata. Rosja dysponuje dzisiaj platformą medialną Sputnik, dysponuje w ogóle platformami medialnymi, które nadają w kilkudziesięciu językach świata 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i jest w stanie oddziaływać na tę światową noosferę, na te właśnie zbiorowe umysły otwarte zbiorowe umysły, korzystające bardzo często w sposób bezkrytyczny z mediów, w sposób bardzo, bardzo efektywny, ponieważ no oczywiście tutaj efekt kropli oddziaływuje, czyli, czyli mamy do czynienia tak naprawdę ze złożonymi wielo, długookresowymi operacjami psychologiczno-informacyjnymi. Nasze środowisko, mówię o środowisku geopolitycznym i geostrategicznym w Polsce od ponad dekady apeluje o to aby stworzyć w, przez państwo polskie anglojęzyczną telewizję satelitarną, nadającą właśnie 24 godziny na dobę w języku, w języku angielskim, która byłaby w stanie reprezentować nasz interes, interes naszego regionu, która dawałaby nam, no można powiedzieć, byłaby taką swego rodzaju trampoliną, czy też lewarem dla polskiej polityki zagranicznej, byłaby elementem polskiej dyplomacji, dypl, dy, 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 dyplomacji publicznej, polskiej dyplomacji kulturalnej i nie chodzi mi o cepeliową telewizję Polonia, a, a, ani o y, kopiowanie telewizji Bielsa, bo to nie ten poziom, y, ale chodzi o, o polskie BBC, o polską Al Jazeera, polskie CNN, czy też polskie RT. I ten poziom. Niestety, no, jakby tutaj widzimy te ogromne zapóźnienia, czy te ogromne spustoszenia jeszcze z okresu PRL-u i te ogromne spustoszenia, jakie, jakie wywołała no, ta wizja końca historii Francisza Fukuyamy. niezdolność do myślenia w kategoriach długookresowych, strategicznych, w kategoriach geopolitycznych. To, co jest standardem w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Niemczech, w Rosji, w Chinach, w Izraelu, w Brazylii, w Polsce jest traktowane jako jakieś udziwnienie, jako, jak, jakaś nienormalność, jako jakiś pewien margines. No niestety tak to, tak to wygląda. Myślę, że, że tutaj książka 46 sekund jest swego rodzaju próbą, jest takim kamykiem, którym autor próbował Wybić przynajmniej jedną szybę w tej polskiej cieplarni, w tej polskiej szklarni i wpuścić nieco świeżego powietrza, pokazać, że, że istnieją inne, inne spojrzenia, że można inaczej patrzeć na, na, na rzeczywistość i pod tym kątem niewątpliwie jest to, jest to bardzo ciekawe spojrzenie. Dobrze, i ostatnie pytanie. Co Pana zaskoczyło w tej książce? Co było jakby dla Pana nowością? Hmm. Tym, co było pierwszym zaskoczeniem, ponieważ ja tę książkę czytałem dwukrotnie i myślę, że wrócę do niej trzeci raz, to koncentrując się na spra od spraw takich najbardziej błachych po, po najbardziej istotne, to rozpocząłbym od szczegółowości, pieczołowitości, z jaką autor opisuje miejsca, przedmioty. Potrafi w sposób niezwykle sugestywny oddziaływać na Percepcję czytelnika, opisując, czy to koniak ararat, czy to poszczególne miejsca, chociażby w Szwajcarii, na Ukrainie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście ta, ta pieczołowitość i ta staranność w opisie. Nadaje, nadaje rzeczywiście ten, ten taki bardzo ciekawy wymiar literacki. To była taka pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, która i, i bardzo pozytywnie, pozytywnie zaskoczyła. Drugim, drugim zaskoczeniem było to, że ta książka nie jest thrillerem szpiegowskim, że tam nie ma właśnie tych pościgów, tam nie ma ekscytujących opowieści rodem z powieści Jana Fleminga, czy z filmów po prostu o Jamesie Bondzie, a, a jest tam sporo cennej dawki, która do tej, pory, którą, do tej pory, z którą do tej pory stykałem się, czy to w pracy zawodowej, czy, czy czytając szczegółowe specjalistyczne opracowania naukowe, w danym, czy eksperckie w danym w obszarze bezpieczeństwa. No i wreszcie trzecia kwestia, czyli elementy, tak jak ja nazywam to na swój użytek, fragmenty instrukcji operacyjnych. Jeżeli chodzi o prowadzenie operacji psychologiczno-informacyjnych, tak naprawdę co pewien czas w tej książce mamy do czynienia z takimi fragmentami, które wyglądają, no, można powiedzieć, tak nieco właśnie jak fragmenty instrukcji pracy operacyjnej służb specjalnych, jeżeli chodzi o obszar operacji. Psychologicznych, i to jest rzeczywiście, i to było uderzające, i, i, i jest to niewątpliwie te fragmenty, zwłaszcza są fragmentami, do których będę, będę z przyjemnością wracał. W tym miejscu postawmy kropkę. Ja Państwa bardzo zachęcam do kupna tej książki. Oczywiście to jest w ogóle bardzo trudna książka, by wyszła w zeszłym roku. Mi udało się szczęśliwym trafem kupić ją trzy tygodnie temu na Allegro, ale generalnie wcześniej szukałem wszędzie, i właściwie nigdzie jej nie było, no, oprócz jakiejś okazji na OLX za 100 czy 200 zł. Ktoś chciał sprzedać. Wiem, że autor szykuje drugi nakład, więc to jest akurat dobra wiadomość. Tak czy owak zachęcam, a dzisiaj Państwa i moim gościem był Leszek Sykulski, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Panie Leszku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji. Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu InstytutSprawObywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!